Keeping it G ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show us that. Siemaneczko, witam Was, tutaj Bublantowski z nowym gliczem GTA 5. Dzisiaj pokażę Wam, jak brać samochody z ulicy do siebie, do garażu, żeby je później sprzedać i zarabiać grube miliony. I teraz mam na myśli, już będziemy zarabiali gruby szmal. Tu mamy 580 tysięcy i proszę bardzo, tyle właśnie zarobiłem na robieniu tego glitcha. Także jak widzicie, nie ma lipy. Wpłacamy 27 milionów 118 tysięcy. Także glitch jest petarda. Możecie brać samochody właśnie te, które Was gonią. Jeżeli bierzecie samochody z import-export, możecie tą metodą również brać samochody z magazynu import-export. Możecie brać te sułtany, które Was gonią podczas kiedy jedziecie z samochodem do magazynu import-export. Tam jeżdżą takie sułtany nieraz i strzelają do Was te boty. Możecie brać również samochody, które będą, tak jak ten tutaj widzicie, to jest samochód ze zlotu. Nieraz jak się jedzie odebrać samochód do magazynu import-export, jest taki zlot i to jest właśnie samochód takiego zlotu i proszę bardzo, 459 tysięcy, także widzicie, elegancko, petardziora, także tutaj będą naprawdę wpadały grube kwoty. Ja na samym początku oczywiście witam i pozdrawiam wszystkich oglądających, wszystkich nowych widzów, zapraszam już teraz do kliknięcia subskrypcji, włączenia powiadomień i ustawienia sobie powiadomień w opcji wszystkie. Nie pozwólcie, żeby YouTube decydował za Was, co macie oglądać. I proszę bardzo, i to jest właśnie ten zlot, jak widzieliście, mój znajomy tutaj jechał, żeby ukraść samochód do magazynu import-export i trafił właśnie na taki zlot. Tutaj na dole ekranu macie napisane wyraźnie, ukradli Banshee 900R, jest to misja magazynu import-export. Banshee stoi tam zaraz obok tego bakanera tu po lewo. Proszę bardzo, tu widać maskę z tego samochodu. No i sprawa jest banalnie prosta, po prostu trzeba wziąć ten samochód, a kiedy i jak, to jest bardzo ważna sprawa, żebyście obejrzeli ten odcinek, bo po te samochody trzeba jechać w odpowiednim momencie. Tak jak na przykład te samochody, które są na tych zlotach, no to możecie podstawić sobie i zacząć tego glitcha, tak jak my teraz to robimy. Ten samochód, który stał na zlocie, już tutaj jest. Mój znajomy zaraz do nas podjedzie, zaraz będziecie wszystko widzieli, a ja zaczynam glitcha. Możecie go robić na każdej sesji. W sumie tego glitcha musicie robić na sesji publicznej, jeżeli chodzi o magazyn import-export i o samochody, te, które są związane z sprowadzaniem do tych magazynów import-export. No to co trzeba robić na sesji publicznej, inaczej nie da rady tego zrobić. Wtedy zaczynamy od tego, że jedziemy koło kasyna, wzywamy mobilne centrum operacyjne. Jak widzicie, właśnie mamy tutaj ten samochód z tego zlotu. Naprawdę to jest petarda, samochody z ulicy za 590 tysięcy, tak jak ten sułtan, no niesamowita sprawa. Dobra, glitcha zaczynamy od tego, jak mamy już sprowadzone mobilne centrum operacyjne, które jest koło kasyna, wstawiamy jakikolwiek samochód, który możemy stracić, może być to samochód z ulicy. Pamiętajcie, żeby tutaj wjechać samochodem jakimkolwiek, to musicie mieć przechowywalnię pojazdów. Także wyjeżdżamy tym samochodem na zewnątrz garażu, nasz znajomy wsiada do samochodu, my naciskamy menu interakcji, wchodzimy w nagły wyścig, wchodzimy w mapę, zaznaczamy punkt, do którego chcemy jechać właśnie z tym wyścigiem. Następnie zamykamy mapę, klikamy zaproś wszystkich i czekamy, aż nasz znajomy dołączy do wyścigu. Także sprawa jest tutaj naprawdę banalnie prosta. Jest to kopiowanie samochodów od znajomych. Będziemy to robili metodą kopiowania samochodów od znajomych. Te kopiowanie działa już chyba z trzeci tydzień co najmniej. Tak naprawdę petarda. Mam nadzieję, że już jeszcze zdążyli skorzystać z tego glitcha. No i zaznaczamy, tak jak mówiłem, punkty, metę, dokąd będzie ten wyścig. Klikam zaproś wszystkich, mój znajomy przyjmuje zaproszenie do wyścigu, ja będę klikał następnie start. Po tym jak nacisnę start, zacznie się odliczanie wyścigu. Jak skończy się to odliczanie, wyciągam telefon, wchodzę w akcję i przez telefon po prostu opuszczam ten wyścig. To właśnie stanie się za chwilę. No i teraz podjeżdżamy pod mobilne centrum operacyjne, zapala nam się komunikat, że możemy dać strzałkę w
prawo, żeby wjechać do mobilnego. Klikamy tą strzałkę, naszego znajomego wywala z pojazdu. Znajomy sam wsiada z powrotem do pojazdu. My podjeżdżamy teraz pod kasyno i musimy mieć tutaj parking. Musimy mieć dostęp do tego kasyna. No i wybieramy opcję parking po podjechaniu. Jeżeli macie taki widok z boku, możecie nacisnąć guzik home button i następnie wrócić z powrotem do gry. Musicie na tym ekranie tutaj czekać co najmniej 40 sekund, następnie wasz znajomy będzie wysiadał z pojazdu, a was wciąga do środka i już teraz będzie wiadomo, czy się udało, bo jeżeli was wciąga, musicie widzieć również swojego znajomego w tym pojeździe. Teraz zamrażamy się na czarnym ekranie, wasz znajomy ciągle musi zostać z wami, nie może jeszcze jechać po ten samochód z magazynu import-export. Pamiętajcie, że samochodu z magazynu import-export nie możecie przyprowadzić sobie prędzej. Prędzej możecie mieć przygotowane tylko te samochody z ulicy lub te samochody, które znajdziecie na zlocie. Mam na myśli samochody z ulicy, czyli te samochody, które będą was goniły podczas gdy jedziecie zawieźć samochód magazynu import-export do siebie do magazynu. Tak, właśnie te pojazdy lub te, które znajdziecie tam na zwrocie, możecie przyprowadzić sobie prędzej. Dobra, jak jesteśmy tu na czarnym ekranie, on jest zamrożony, dołączamy do kogokolwiek, kto ma inny tryb celowania. Potwierdzamy pierwszy komunikat, anulujemy drugi komunikat, następnie wchodzimy w zestaw początkującego kryminalisty, wychodzimy z tego i możemy wysiąść z tego pojazdu lub po prostu poczekać, zabije nas, odrodzimy się na sesji. I pamiętajcie, że zanim zaczniecie tego glitcha, idźcie na kreatora, dajcie sobie tam swobodny tryb celowania, żeby wszyscy mieli inny tryb celowania. Chyba że macie kogoś, kto ma swobodny tryb celowania, no to wtedy nie musicie go zmieniać. Następna sprawa, wasz znajomy najpierw musi podejść bardzo blisko waszego mobilnego centrum operacyjnego, tak jak tutaj widać, wtedy dopiero my podchodzimy pod mobilne, zapala nam się opcja, żeby wejść samemu lub ze znajomym, wybieramy opcję, żeby wejść samemu i właśnie teraz jest ten moment, kiedy wasz znajomy będzie jechał po pojazd do magazynu import-export. Pamiętajcie, że wasz znajomy, który będzie dawał wam samochód, nie może przyprowadzić prędzej tego samochodu, bo nie będzie mógł wejść w nagły wyścig i nie będzie wam pomagać w tym, nie będzie mógł pomóc wam w tym glitchu. Dlatego dopiero jak już na sam koniec jesteście zamrożeni, gdzie macie już wyjść i wsiąść do pojazdu, wasz znajomy dopiero jedzie do swojego magazynu import-export, bierze samochód na eksport, to jest najlepsza metoda, jeżeli tutaj to zobaczycie teraz. No i wybieramy opcję do dealera, płacimy wtedy za to 20 tysięcy, ale dzięki temu dajemy znajomemu w pełni stuningowany ten pojazd. Patrzcie, ile tutaj można opcji dodać, naprawdę ten samochód będzie stuningowany bardzo dobrze tutaj. Można dodać dużo fajnych rzeczy, dużo lepsza właśnie jest to opcja niż jeżeli byście sprzedali, zawieźli mu takiego golasa niestuningowanego ani nic. Wiadomo, że jak już coś robić, to robić porządnie. Mamy samochód przygotowany, no i ja mam opcję teraz, żeby zawieźć go do odbiorcy, ale nie jadę nim do odbiorcy, tylko jadę do mojego znajomego, który ciągle jest zamrożony na czarnym ekranie. Mówię mu, że podjechałem, on wtedy dopiero dołącza do kogoś z innym trybem celowania, potwierdza pierwszy komunikat, anuluje drugi komunikat i odradza się niewidzialny na koło mobilnego centrum operacyjnego. I tutaj po tym jak się odrodzę już koło mobilnego centrum operacyjnego, przejdziemy na drugi klip na mojego znajomego, żebyście widzieli, że ten samochód, który przyprowadziłem z import-export, on do niego wsiądzie, ten samochód zniknie, czyli oni po prostu się przeteleportują do mobilnego mojego znajomego, ten samochód z magazynu import-export. I mój znajomy również będzie w tym samochodzie. Dobra, mój znajomy już wie, że ja jestem, dlatego potwierdza, dołącza do znajomego, który ma inny tryb celowania, potwierdza pierwszy komunikat, anuluje drugi komunikat, odradza się niewidzialny koło mobilnego i teraz za chwilę zobaczycie, jak otworzą się drzwi od tego samochodu, który stoi tam pod palmą. I mój znajomy do niego wsiądzie i ten samochód znika, proszę bardzo. I to jest ten samochód, który przyprowadziłem mu z magazynu import-export. A teraz przechodzimy tutaj z powrotem na moją opcję, to ja się przecież odradzałem. Wsiadam do samochodu, który mój znajomy już prędzej przyprowadził mi z tego zlotu. Wsiadam do niego, samochód się po prostu teleportował do środka i ten samochód teraz jest już mój. Tylko teraz jest ważna sprawa, jeżeli wyjedziecie tym samochodem, to będziecie mieli opcję podczas ponownego wjeżdżania, że nie możecie wjechać tym samochodem do mobilnego, że nie możecie wjechać nim do mechanika, dlatego wychodzicie pieszo, klikacie opcję sprowadź pojazd
No i teraz już wszystko jest załatwione, sprowadź pojazd, kopiowanie jest zakończone, teraz jeszcze tylko podjadę do mechanika, sprzedam ten samochód i pokażę wam jeszcze, jaki fajny jest to samochód, jakie fajne samochody można znajdować tam na tym zlocie. Proszę bardzo, ma tą pneumatykę, jest to naprawdę rasowy lowrider, można sobie tutaj skakać, fikać, mykać i te wszystkie śmieszne rzeczy. Dobra, bordziaki, tutaj mamy już w sumie na tyle i pojedziemy, sprzedamy ten samochód. Jeszcze jakieś może informacje jeszcze raz, żebyście wiedzieli. Także jeżeli korzystacie z samochodów, które wasz znajomy ukradł na tym zlocie lub przyprowadzi wam samochód taki, który zdobył podczas transportowania swojego samochodu, czyli on jechał samochodem do magazynu import-export, goniły go tam jakieś boty w samochodach i on wam przyprowadził ten samochód, no to te samochody można przyprowadzać prędzej. No bo to nie ma znaczenia tak naprawdę, nie? Ale jeżeli korzystacie z samochodu import-export, no to musicie to zrobić dokładnie tak, jak ja tam pokazałem, że jak jesteście już na tym ostatnim czarnym ekranie, to dopiero wtedy wasz znajomy jedzie do swojego garażu import-export, przygotowuje wam pojazd i go przyprowadza. To może być samochód również, który wasz znajomy dopiero ukradł i ma go zawieźć do magazynu. To nie musi być samochód z magazynu, to może być samochód, który dopiero wasz znajomy ukradł i miał go zawieźć do magazynu, ale zamiast zawiózł go do magazynu, przywiózł go wam i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Także jak widzicie, ten samochód tu schodzi za 459 tysięcy. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Jeżeli też tak uważasz, kliknij łapeczkę w górę oczywiście, a może być i w bok, jak potrafisz. No i wszystkie te dobre rzeczy, jeżeli się podobało, zapraszam na filmiki, które już wkrótce. Elo! Keeping it G, man.